Na kolejną eksplorację wybraliśmy się do opuszczonej fabryki garniturów Sunset Suits. Firma powstała w 1987 roku i bardzo szybko stała się znanym producentem odzieży. Największy rozkwit przedsiębiorstwa przypadł na lata 90. Firma zatrudniała kilkuset pracowników, a z taśm produkcyjnych dwóch szwalni schodziło 2000 garniturów dziennie. Aby nieco wyróżnić się na tle swoich konkurentów, Bytomia, Wistuli, Modusa, Intermody czy Pilicy, fabryka rozszerzyła swoją działalność. Obok garniturów szyła koszule, krawaty i swetry. Uruchomiła też pierwsze własne sklepy w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Szczecinie. Przychody firmy sięgały 200 milionów złotych. Marka Sunset Suits przez wiele lat ubierała polską reprezentację olimpijską oraz ściśle współpracowała z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Niestety, nasycony zagranicznym towarem rynek nie był już w stanie wchłonąć masowej produkcji odzieży. Rosnące długi spółki doprowadziły do jej ostatecznego upadku w lipcu 2011 roku. Jednak w ostatnim czasie pojawiła się informacja o powrocie marki Sunset Suits. Reaktywacji ma podjąć się inna polska marka, Giacomo Conti. Oby tylko produkowane przez nią ubrania odznaczały się taką samą jakością jak kiedyś, a nie okazały się tandetnymi chińskimi wyrobami z naszywką zachodzącego słońca. Opuszczona fabryka garniturów Sunset Suits. Siemanko, dziś ponownie ze mną jest Wnucy. Cześć. I to zwiedzimy opuszczoną fabrykę pod Śremem. Dokładnej lokalizacji nie podamy. Nie wiemy tak naprawdę jeszcze, co możemy tutaj zastać, więc idziemy zwiedzać. Tak, za nami jest jeden z dwóch w sumie bloków. Także drugiego co? Po prostu nie widzicie, bo jest naprzeciwko nas. I co? Idziemy. Tutaj coś ciekawego. Pomyślałem, że to jest, mówię o tym, po lewo, jakiś ginekologiczny stół. Zwykła chyba kozetka. Kozetka, tak. Ale popatrz tutaj, krzesełko do tego. No to może lekarskie. No. Ale nie, to chyba musiało być jakieś biura, bo z tego co wynika, to już widać na początku, to chyba to jest jakaś fabryka, nie wiem, odzieży. A to może jakieś wyposażenie biur. No chyba tak, tutaj jakieś pozostałości po meblach. No nic. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Z agregatory, ale chyba pusty z tego co widzę. Tak, tutaj chyba pusto. To nie będzie. Dobrze, bo chyba jeżeli jakiś dane był. No nie powinno być. Aczkolwiek często bywają. Tu widzisz, tak mniej więcej jakby sprzątnięte to było. Tak, tak, no. Popatrz. Mhm. No tutaj też takie właśnie. Ewidentnie. Czyli pewnie może garnitury. No to już. To już jest coś, czego nie powinno tutaj być. Czyli tak, to już dokumenty, faktury, skoro szedł salon. 99. A, zobacz, czyli było coś na zasadzie, skoro szedł salonów, czyli pewnie lokale sklepowe, bo są opisane Kraków. I pewnie Jelenia Góra, Kutno. To całą Polskę. No. Głogów.
jawożna, jasło. No może była też rozpiska, nie wiem jak i gdzie towar porozkładać odpowiednio w salonie. Mhm. To jest kolejne. O, no tego tu nie powinno być, no, zdecydowanie CV-ka, nie. Czy nie, czy to jest CV-ka? Kwestionariusz osobowy, tak. Ale to pewnie na początku, jak byli zatrudniani, to musieli coś takiego pewnie wypełniać. Świadectwo pracy, no oczywiście. ZUS-y, nie ZUS-y. Mhm. Patrz, kolejna osoba. 63. Obiegówka. No. Kolejna osoba. Jakaś Helena. Czyli typowe kadrowe dokumenty. No. Jakiś ziomeczek. No, tego tu nie powinno być zdecydowanie. Tutaj masz, widzisz, kolejne. No, ale tu już masz na przykład zlecenie adaptacji lokalu. Czyli no, firma, tak, w której pozostałości jesteśmy, z siedzibą tu i tu. Zakres prac adaptacyjnych. No, projekty aranżacyjno-budowlane. Czyli pewnie... No, rozmieszczenie tego wszystkiego. Na archiwum zobacz, to są już spółki. No, zdecydowanie tak. 2008, 2006 wyżej. 2009 nawet. No, ale wygląda na to, że to była tylko moda męska. No, też mi się tak wydaje. I przejdziemy tam, czy nie? Nie, nie, wydaje się, że możesz zobaczyć. Może być ciężko, ale w sumie... Okej, udało się. No a sam widzicie, ile tego tutaj jest. Tyle tych dokumentów, tego wszystkiego. Jakiś wykaz dokumentów bankowych. Kalendarz 2010. Także no całkiem niedawno to jeszcze działało. O, popatrz, tutaj jaki mamy sprzęcik. Coś dla mnie. Z wyjątkiem może kas fiskalnych. Tak, cały sprzęt z mojej dziedziny. Kineskopowy. Ja wiem, może to jest gdzieś 17 cali. Czy 15? Może 15. Nie, wydaje mi się, że to jest 17, bo tak, wydaje mi się, że większe. No, możliwe. No. Może faksy, drukarki? Tak. Zobacz, czy tutaj jeszcze coś we wnętrzu zostało ciekawego. Nie, na pewno wszystkie dokumenty, które... Tutaj może dokumentów nie było, nie wiem, tu. A, pusto. Kolejne pomieszczenie. Tutaj była szyba, ale jej już nie ma, więc przejdziemy, że tak powiem, powiedzmy oknem. Kabin. Aż. Nie, może to było na jakieś klucze czy coś, bo jakieś to jest takie mega małe, nie? Jeśli to jest ten, no to wygląda na to, że to jest 17. 17 cali. A widziałeś, co tam jest napisane? Dopiero ubrań. No, może takie, wiesz, dla jaj, nie? A to już chyba nie pomieszczenie. Tak, chodź. Jeszcze
2011. Tutaj też jakieś, jak widać, dokumenty chyba. Też to jakieś takie... Chyba próbki odzieży, bo jak się odwrócisz, to jest jeszcze też jest tam jedna paletka. Sympatyczne. Sympatyczne. To chyba jest to, czym wyścierają chyba w środku? Możliwe. Dobra, 100% dawne. Tak? Dlatego jest malutkie. No, sympatyczne. Tak. Powiem, że nie. No, tutaj niżej widzisz, też masz jakieś takie. Kolejny kalendarz 2010. Podejrzewam, że mniej więcej do tego czasu to działało. Kolejne dokumenty. Jakieś jarzeniówki. A możliwe, no bo to jest też coś tego typu. Butonierki te tak zwane, te co się w kieszonce nosi. Aha, taki ten, wiem o co chodzi. Możliwe. No, czyli myślę, że najczęściej to chyba garnitura. Musimy to robić tu chyba pewnie. No, ale jakby nie patrzeć, no, chińskie, nie? Nie, no, wiadomo. Sprowadzone. Okej, co my tutaj dalej mamy? No, to już na pewno też jakaś szwalnia musiała być. To był open space. Zdecydowanie open space. Niewielki jak u mnie. Pewnie musiał być, nie wiem, coś na zasadzie wielkiego stołu. Może tak. Do życia? Nie wiem. Tak to sobie wyobrażam. Może nie wiem, nigdy nie byłem w szwalni. Nigdy nie byłem w szwalni, więc nie wiem. Gdzieś tam się coś widziało. Może nie. Nie, albo jakieś ścinki, końcówki. No. Chyba. Czekaj. No, guziki są przyszłe do tego, czyli czasami masz taką metkę z dodatkowym guzikiem. To mogło być. Jakieś paski dziwne. Aha, może. Tutaj coś ciekawszego. Jakieś może magazyny czy coś? Coś tego typu. Pełno guzików wszędzie, gdzie się da. Co? To jest chyba jakaś oferta. Na podstawie naszego spotkania. Na podstawie otrzymanych wzorów. Przygotowałam dla Pani oferty na torby reklamowe. A, czyli może firma jakaś zewnętrzna produkowała reklamówki z logiem może firmy? No może. A to co? To wygląda jak winda? I to było, tak, dźwig, widzisz? Aha. To jest winda. No. Nawet choinka. Kolejny open space.
No widzisz, tutaj też jakieś takie były. Niemieckie. Tylko to jest dobre, no do czego? No. Tak, do wyciągania, żeby zobaczyć, nie jakiś tam jakiś. Jakiś wzornik? No tak, podejrzewam. Wzornik, cokolwiek. Krzeseł. Schody w niezłym stanie. Grzejnika oczywiście nie mam, bo wiadomo. Tak. Popatrz, tutaj też wszystko tak uprzątnięte. Szafeczki. Szwaczka, pomoc krawiecka, wyznaczenie, prasowanie czy oczyszczanie. Uh-huh. Potem brygadzista, prasowacz, pracownicy stołówki, dział techniczny, elektrycy, mechanicy, straż przemysłowa, pracownicy administracji, pracownik gospodarczy, kierowcy i magazynier. Jakieś wtyczki niby, styczniki. No ale powiem ci, jak na opuszczone miejsce, to jest to ciekawe, że to jest tak częściowo uprzątnięte. Jakby ktoś na początku coś z tym działał, a przez to. Chyba, że nie przez to. To jest jakiś UWF, coś większego. O, popatrz, widzisz, jak to wyglądało kiedyś, popatrz sobie. I widzisz, już mamy rozwiązane, skąd te dziwne fotele takie białe, tak? Mhm. No, czyli to nie ginekologiczny. No nie, czyli to jest chyba ta duża hala, tak, z tym oświetleniem, które widzieliśmy tam pozostałości i młodzi. Mm-hmm. Maszyna przy maszynie. No. Siedziały sobie panie szwaczki, tak? I szyły. Ale chyba jej wszyscy nie rozumieli mnie. Też za wiele nie będzie w takim. O, wejście na dach. O, letko wąskie. Letko. No nic, wejdźmy, zobaczymy. Mapa Polski. Pozaznaczone jakieś takie, powiedzmy, większe miejscowości. Czy oni może stąd, gdzie jesteśmy, zaznaczali miejsca, do których, nie wiem, sklepów, tak? W których miastach wysyłano towar. Mhm, może być. To wysyłamy z kolei jakiś plan pracy. 2008. O. Otwarcie Tesco. Obecnie zamknięcie. Tak. Deklaracja chęci przed świątecznej umowy? Nie zakupionka? Nie, bo może przystań na chwilę, może czegoś dowiemy więcej.
No. Otwarcie Karolinka. Nie wiem, może otwarcie jakiegoś salonu kolejnego. Może. Odbiór Jantar. Czyli może jakiś towar odbierali. Co tam jest dalej? Odbiór... Popon? Poporia? Pogonia? Bilety euro. Czekaj. To już było wiadomo, że jest euro 2012? No, chyba tak. 2008? Czy w 8, czy w 9? Jakoś tak chyba. Nie wiem, już może było, wiadomo. Chociaż ja wiem. Jak widzieliśmy tam reklamę, że tam ubieramy naszych, czyli może coś szyli? No może jeszcze wtedy działało, ale to też niekoniecznie 2008, może to jest, wiesz, później, nie? Tylko no, została ta plansza. Sobie, wiesz, to zmazywali i tyle. Zobacz, 9 czerwca, odbiór cecha w Centrum Handlowym Marino. Widzisz no, to? No. Jakieś gazetki. Zobaczmy. Gazetka z 27 lipca 2009. No, czyli tak jak większość rzeczy tutaj datowane. Mniej więcej, no. Mamy kolejne linki jeszcze. 2007, widać coś. Aż się wydygałem, popatrz, jak zobaczyłem. A to ten. Jakby ktoś stał tam. Lęk. Tak? A. Model. Dawniej teraz prezenter. No tutaj też jakieś gazetki. 2009. Pożółko już. Chyba, że one były takie. To nie wiem. A to może też celowy. No, może być. Po telefonie komórkowym. No, Nokia. 6020. 6300, chyba taką miałam. No widzisz. No patrz. Kolejny kalendarz 2010. Wejście na dach. Nie wiem, to jest taki właśnie taki miks korytarzy. Mhm. Nie wiem, czy warto by ich może znaleźć. Czy coś jeszcze tutaj jest takiego. Chociaż niby tam dalej coś jest. Więc chodźmy. Słuchawka od telefonu. I znów jakieś dokumenty. Od płyty głównej. Coś mamy, aha. Tutaj coś. O, dyskietka. Jeszcze Soniaka. Jeszcze w domu mam nieodpakowane pudełko takich. No. Tutaj kolejna i kolejne. TDK. No tutaj to. Aha, no, już może być tego typu. No to nie wiem, jakiś pałac. No, coś takiego. Jarzeniówki. Może do robienia wykrojów. Może tak, nie wiem. Nie wiem, czy może
jeżeli tam były jakieś próbniki tych płaszczy, materiałów do płaszczy, to może tym było wypełniane w środku. Może. Jeans. Jeans, nie jeans, tylko jeans. Albo denim, jak to było. Znowu jakieś większe pomieszczenie. Tu? No, patrzę, zastanawiam się, co to mogło być. To widzisz jakieś maszyny? Też widzisz 2010-2011. Podejrzewam, że jeszcze wtedy mogło działać. Może początkiem. No tutaj jest widok na kolejny budynek. Za chwilę go zwiedzimy. Czy coś tam jeszcze jest, czy nie? Coś tam? No, zobacz. Umowa o pracy. Zaświadczenie lekarskie. Koniec badań wstępnych może. Rejestrowanie z ubezpieczeń. Czemu to zostało tutaj? No. Widzisz, masz jakieś zamknięcie dnia, to pewnie na koniec tych rozliczenia z kasy fiskalnej, albo z tego, z terminala płatniczego. Na wejściu, na domy, w miarę dobrze uprzątnięte, no to wiadomo, wchodzisz, nie? A tu się może liczyć, że ktoś się mało zapuszcza. Może tak. Może kiedyś było lepiej zabezpieczone, nie? Żeby nie włazić. Ale jak widać. Sami widzicie, jak to wyglądało, jak weszliśmy sobie. Zobaczymy, czy tutaj jeszcze coś z boku. Też jakieś szafeczki. Tu obok. Widzicie, pełno guzików tutaj na zewnątrz. Coś takiego. No nie wiem jeszcze. Okej. Zobaczymy, co tutaj będzie ciekawego. O, tu mamy już płaszcz. Tu jeszcze coś ciekawego zauważyłem. Jakąś obiegóweczkę ze zdjęciem.
też widać dokumenty. Ty patrz, wygląda jakby. Patrz. A to jest manekin. Ojej. Nie? No. Widzisz, tak są nałożone te. Nałożone te. No. Wiesz, jakby to były żywe, nieżywe zwłoki, to by było czuć. Chyba, że ktoś przyszedłby przekimać. Okej. No tutaj też. Reklamacje. Mhm. Też jakaś taka większa hala na to wygląda. No, tutaj coś ciekawszego. Ciekawszego może pod tym względem, że nie wiem, do czego to miało służyć. Może. Tak schody mi się wydają, tak jakby one były niedokończone. Tak. Nie? Popatrz to. No tak, no bo to masz po... jeszcze tymi deskami poodbierane. No. No ale jednak coś tutaj na dole musiało się dziać. Tak, bo coś zostało. Tutaj mam jakieś manekiny, więc to mogło być, wiesz... O, fotelik. Nawet dwa, trzy tam dalej. No. Auto stoi, także okej. Tak, jest? Stoi, stoi. No, chyba wyżej już nic nie będzie ciekawego. Też mi się wydaje, że patrzę na te schody i... jakoś... strach mi obleciał, że miałabym po nim wejść. Chyba ankieta dla pracowników salonu. Co zmieniłbyś na przestrzeni 1 i 3 miesięcy, aby zwiększyć sprzedaż w salonie? Albo jakieś szkolenie sprzedażowe. Mhm. Głupot. Mhm. Tak, tak, tak. Głowa człowieka, tego co tam leży. Ja wiem, czy to nie jest maszyna. To jest chyba po maszynie do szycia. Myślałem, że walizka. To jest maszyna do szycia. Właśnie walizka. Aha. Kompletno. Tak, już w kiepskim stanie tutaj jest. No, rząd toalet, ale nie, ale to jest tam inna część budynku. Kolejna wielka hala. No. Mhm. Pomieszczenia, a tutaj ewidentnie było rozbudowane.
O, może miejsce na windę, o, miejsce na windę. No, ale popatrz, ale to faktycznie wygląda jak jakaś gorzelnia opuszczona. No. Wiesz, to popatrz, jak charakterystyczny komin. No. Te okna takie półokrągłe. I czerwona cegła. To nie wiem, czemu służyło. Do czego to było, nie mam zielonego pojęcia. Jesteśmy na szczycie. Na szczycie. No, jak widzicie, całość obiektu zwiedzona. Całkiem ciekawy obiekt. Przede wszystkim dużo dokumentów, nie? No niestety, tak. Co dużo, tak. Częściowo było uprzątnięte, jak widzieliśmy na początku. Tylko na pewno. Tak. I w jednym, i w tym budynku, co tutaj byliśmy także. O tyle ciekawe, że no, chyba pierwszy taki obiekt, który zwiedzaliśmy, że jest to fabryka odzieży, tak? Tak, męskiej. Tak, odzieży męskiej. Tak jak widzieliście na filmie, kilka dużych hal typowo produkcyjnych, czyli w takich chyba, w których siedziały krawcowe szwaczki i szyły. Pewnie były też magazyny chyba z prasowaniem, z jakimiś, nie wiem, dodatkowymi rzeczami do tej odzieży, magazyny. I chyba to takie centrum, co widzieliśmy, ale to było chyba tylko w tym nowym budynku, powiedzmy. W tym za nami. Tak, nie, w tym tutaj, w tym którym jesteśmy, na dachu, którego jesteśmy. Miejsce chyba, skąd były wywożone chyba te ubrania, bo tam było biuro. Aha, tak. Na dole tam, z tego co widziałam też tak szybko w dokumentach, to chyba kierunki, do których te wszyte ubrania trafiały po prostu. I co tam jeszcze widzieliśmy? Dużo guzików, dużo kawałków materiałów. Tak. Próbek. Czyli ewidentnie to była produkcja męskiej odzieży, ale chyba wydaje mi się tylko garnitury. No możliwe. Płaszcze chyba ewentualnie mogły być też. No i co? I jeszcze ciekawostka, tak? Miły pan atrapa. Tak, no. Przyznam szczerze, że jak wyszłam, nie zauważyłam. Nie zauważyłem, tak się chwilę tak zastanawiam. Żyje czy nie żyje? Nie no, zapach byłby. Znaczy zapach. No, okej, okay, no nas. No, uznajmy, że to jako zapach. No. Zapach zwłok, tak? Czy jak zwykle jakiś element wesoły musi być oczywiście. No ale no, wiesz, dzień. Mamy weekend, także no, tak. Także no. Była dobra impreza. Mogła być, tak. Czyli co ogólnie? No. Ja polecam obiekt, bo ja także. Szczerze nie wiedziałam, że nie spodziewałam się czegoś takiego zobaczyć tutaj, więc zapraszamy, polecamy. I widzimy się, mam nadzieję, w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Zobacz również inne nasze filmy, polub nas na Facebooku oraz subskrybuj kanał.